do dobrego startu. Uważam, że to, że ktoś się urodził w złej rodzinie, nie definiuje jego życia na przyszłość. Rozumiesz? Tak uważam. Uważam, że można nie sięgnąć po pewne rzeczy. Uważam, że pewnym ludziom można powiedzieć nie, a innym tak. Uważam, że nie trzeba płynąć z prądem tego świata, bo z prądem rzeki tylko zdechłe ryby płyną. Uważam, że można żyć godnie i niekoniecznie dać się manipulować innym ludziom. Uważam, że można być człowiekiem. Mimo tego, że ten cały świat jest nienormalny. Można. Można. I też to, co mówię do ludzi, to mówię do nich, że kiedy cały świat cię skreśli, mnie wszyscy skreślili. Wszyscy. Rozumiesz? Wszyscy mnie skreślili. Sędzia, który dawał mi wyrok za to zabójstwo, powiedział, moim zdaniem dzikie zwierzę powinno siedzieć w zoo, a dziki człowiek całe życie w więzieniu. I to jest jego racja. Rozumiesz? I to jest jego racja. On ma prawo do tego. Tylko chodzi o to, że jak już wszyscy przestali mi dawać szansę, tak? To Jezus dał mi szansę. I dlatego jestem dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem. Dzisiaj docieramy do dziesiątków tysięcy ludzi. W różnych miejscach, w różnej formie i w różny sposób. Z jednym poselstwem. Człowieku, masz szansę decydować o własnym życiu.